dotyczy czasów, kiedy mieszkaliśmy obok siebie i coś się działo, że po treningu wracałem dopiero do domu, do siebie o 23:00. Co w tym czasie robiliśmy i czemu tak się działo? Trzymaj się, pozdrawiam. No, wtedy moja narzeczona mieszkała w Olsztynie. No i Maciek był wtedy singlem i mieszkaliśmy obok siebie w klatce. Obok siebie, klatka w klatkę. No i po treningach spędzaliśmy dużo czasu ze sobą. Wiadomo, jakiś wspólny obiad, a po obiedzie Maciej zazwyczaj do mnie przychodził. Graliśmy w FIFA i aktywnie spędzaliśmy czas ze sobą. No i wracał późno do domu i tak dzień za dniem mijał. Cześć, widziałem, mam do ciebie dwa pytanka. Skąd u ciebie się wzięła ksywka Son? A drugie, kto jest twoim ulubionym sąsiadem? Pozdrawiam. Son, no Son się wziął z tego, że chłopacy się śmieją, że jestem synem trenera, ale uważam, że tak nie jest, więc pozostańmy przy tym. No i też jest... Też u nas tak w drużynie, że jak do kogoś ktoś z sztabu zagada, to robimy taką minę i wtedy mówimy, że jest Son. Drugie pytanie było, kto jest ulubionym sąsiadem? No to wiadomo, że Kacper Karasek, bo mieszkamy razem w jednej klatce i czasami jak czegoś komuś zabraknie, to jest jedna wiadomość i sobie pomagamy. Siema, Wicia. Mam do ciebie pytanie, bo przypomniała mi się sytuacja z meczu w Ekstraklasie z Górnikiem Łęczna, gdzie Teki dostał szybko czerwoną kartkę i Piotrek Wlazło musiał iść na stopera. I chciałbym cię zapytać, co powiedziałeś od razu po wejściu do szatni w przerwie meczu? Lubimy takie ciężkie pytania. Oczywiście Piotrka pozdrawiam. Wszedłem do szatni i pierwsze co powiedziałem, to chyba to musi być zmiana, bo z Piotrkiem rzadko graliśmy na stoperze i ja na przykład opóźniałem, Piotrek skracał i wtedy chyba dokonaliśmy korekty, że bodajże chyba wszedł Puti na stopera i Piotrek poszedł na swoją pozycję na szóstkę.